Witajcie kochani na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszny torcik zainspirowany słynną kawą Dalgona. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się również spodoba, a torcik posmakuje. Ja Wam życzę smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. A więc tak, do ciasta potrzebne będzie 1,5 szklanki mąki, tak około 200 g, 3/4 szklanki cukru, 2 jajka, łyżka kawy rozpuszczalnej, 3 łyżki kakao, szczypta soli, czubata łyżeczka sody mszczonej. Ja dodam odrobinę pasty waniliowej, ale możecie zastąpić ją ekstraktem waniliowym lub 2 łyżeczkami cukru waniliowego. Potrzebować będę również 1/4 szklanki oleju oraz 3/4 szklanki mleka, tak mniej więcej 150 ml. Do miski wrzucam jajka. I ucierać je będę wraz z cukrem. Następnie do jajek z cukrem dodawać będę kolejno olej i mleko, w dalszym ciągu miksując. Następnie dodam odrobinę pasty waniliowej. Oraz kawę. Następnie do miski przesieję mąkę wraz z kakao, solą i sodą. Całość wymieszam dobrze trzepaczką. I gotowe ciasto przekładam teraz do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Moja ma średnicę 22 cm. Wylewam do niej ciasto, które pachnie przepięknie wanilią, kawą i czekoladą. I tortownicę wstawiam do piekarnika, który nagrzałam do temperatury 180 stopni Celsjusza. Piec je będę około 30 minut. I moje ciasto jest tu pieczone, w piekarniku było 35 minut. Długość pieczenia ciasta zależy od mocy Waszego piekarnika. Ono jest gotowe, kiedy jest już takie twardsze i sprężyste. Ja je teraz wystudzę na kratce. Ok, w międzyczasie, kiedy ciasto się studzi, zrobię do niego krem. A do jego zrobienia potrzebować będę 150 g serka mascarpone, 1/4 szklanki cukru, 5 łyżeczek rozpuszczalnej kawy, 1/4 szklanki wrzątku, 1 łyżkę cukru pudru oraz 300 ml śmietany kremówki, śmietana 30-36%. A więc tak, do miski wsypuję kawę, cukier oraz wrzątek. A następnie dobrze wymieszam zwykłą trzepaczką. Gdy moja kawa już zacznie gęstnieć, jak widzicie, zamieni się w pianę. W tym momencie posłużę się elektrycznym mikserem.
Kiedy kawa ma już konsystencję gęstego kremu i tworzą się na niej stożki, znaczy, że jest gotowa. Odstawiam ją na razie na bok. Natomiast do osobnej miski wlewam śmietanę kremówkę. Dodam do niej łyżkę cukru pudru. Dodaję również ser mascarpone i całość dobrze ubiję mikserem. I druga część kremu jest gotowa. Następnie połączę oba kremy. Ja odrobinę samej tutaj tej zmiksowanej kawy zostawię do ozdoby ciasta. Teraz całość ponownie szybciutko zmiksuję. I mój krem jest gotowy. Pycha. Kiedy ciasto przestygnie, przekroję je na pół. I tak ciasto wygląda w środku. Jest intensywnie kawowe i kakaowe. Pachnie przepięknie. Ok, następnie blat pokrojonego ciasta przekładam na paterę, na której będę podawała ciasto. Ja je kładę do góry nogami, czyli ten pierwszy wierzchni kawałek idzie na spód. Ja tutaj od spodu odcięłam ten taki brzuszek. To ciasto, które Wam zostanie, możecie użyć później do ozdoby ciasta, po prostu je pokruszyć i na przykład poprzykładać do boków ciasta, jeżeli zdecydujecie się posmarować je kremem. Ja krem przyłożyłam do worka cukierniczego, tutaj mam końcówkę z gwiazdką i wycisnę warstwy kremu na moje ciasto. Tutaj na brzegach postaram się zrobić to w taki bardziej ozdobny sposób. I wypełniam środek. Łopatką delikatnie wyrównam. I nakładam następny blat. Tak jak widzicie, moje ciasto jest do góry nogami. Tutaj jest spód mojego ciasta. Następnie wierzch ciasta posmaruję kremem. W miarę możliwości wygładzę. A następnie przyozdobię tą odrobiną kawy, którą zostawiłam wcześniej. Do ozdoby użyję również ziarenek kawy. I mój torcik jest gotowy. Możecie go przyozdobić według własnego uznania, tak jak Wam się podoba. Ja mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba, a torcik będzie Wam smakował. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!